Witamy bardzo serdecznie razem z Krzysztofem Jackowskim. Witam Państwa, witam Ciebie, Krzysztof. Drodzy Państwo, jak zwykle serdecznie zachęcam do oglądania i subskrybowania kanału Krzysztofa, do którego link znajduje się w pierwszej linii opisu. We wtorek, 14 czerwca 2022 roku, była bardzo ciekawa wizja, która bardzo mocno pokrywa się z moimi przewidywaniami, które mówiłem w ostatnich vlogach. Oczywiście z tą różnicą, że ja to mówiłem na podstawie danych makroekonomicznych i danych z rynków finansowych, a Krzysztof to mówił na podstawie swoich wizji, ale te przewidywania są, drodzy Państwo, zbieżne, co moim zdaniem powinno tym bardziej zachęcić Państwa do wejścia na kanał Krzysztofa i zobaczenia, co Krzysztof mówi. No, drodzy Państwo, optymizmem to niestety nie napawa, ale lepiej się przygotować i jakoś w miarę przejść to, co nas czeka, niż być hura optymistą, a potem skończyć tak jak takie pewne państwo, co do którego była propaganda sukcesu, a teraz to państwo jest bardzo mocno osamotnione, bo Zachód o nim zapomniał. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, dzisiejszy temat jest dzięki Krzysztofowi, bo mieliśmy robić na zupełnie inny temat, a tu proszę bardzo, Krzysztof mówi, zobacz, co się dzieje z Chinami, co się dzieje z Tajwanem, a tam wprost te kraje sobie wojną grożą. Ja pozwolę sobie zacytować kilka nagłówków mediów głównego nurtu. TVN24bis, Chiny, Tajwan, Pekin będzie walczył do końca, by uniemożliwić Tajwanowi proklamowanie niepodległości. Wirtualna Polska. Naddźwiękowy pocisk z Tajwanu doleci do Pekinu. Pekin, zapewne wiecie, to jest stolica Chin. Czyli mówiąc krótko, Tajwan grozi Chińczykom, że im zbombarduje stolicę. Forsal.pl. Chiny. Będziemy walczyć do końca, aby nie dopuścić do niepodległości Tajwanu. RMFFM24. Chiny. Walka za wszelką cenę o Tajwan. Co na to Stany Zjednoczone? Wirtualna Polska. Chiny zaatakują Tajwan. Jeśli Pekin oprze się na fałszywych informacjach, to nic nie jest wykluczone. Money.pl. Kolejny punkt zapalny na mapie świata. Wyspa o wielkim znaczeniu. Na obrazku prezydent Joe Biden. Drodzy Państwo, zaraz oddaję głos Tobie, Krzysztofie, ale mistek z tych artykułów, jeszcze jak będziesz chciał, to może by przeczytać ten na Wirtualnej Polsce, bo to jest ten, który czytałeś, ale to może w dalszej części iści. Najpierw bym chciał usłyszeć, co Ty masz do powiedzenia, bo zawsze masz ciekawe rzeczy, ale to, Krzysztof, wygląda trochę tak, jakby ktoś nagle podpuścił Tajwan, żeby teraz nagle chciał proklamować niepodległość. Pamiętajmy, że Tajwan to jest obszar, który przechodził z rok do rok setki lat. Generalnie dzisiejszy Tajwan to jest, jego początek to jest mniej więcej wtedy, co początek Chińskiej Republiki Ludowej. Byli tak zwani biali i czerwoni, był terror białych, był terror czerwonych. Biali przegrali i spierdzielili na wyspę Tajwan. Także to jest pieśń wielu dziesiątek lat, ale takich naprawdę wielu. Teraz nagle proklamowanie niepodległości. Akurat teraz, gdy świat stoi na krawędzi III wojny światowej, co bardzo ciekawe, ja widzę niesamowitą koincydencję. Zobacz, Krzysztof. Od mniej więcej półtora tygodnia, może dwóch tygodni, zwracam uwagę, że jest przedstawienie Wajchy w kontekście wojny na Ukrainie, prawda? Mm-hmm. Stany Zjednoczone mają taką doktrynę, że się angażują najchętniej w jeden konflikt. I czy to czasem nie jest tak, że Amerykanie wygaszają w tym momencie swoje zaangażowanie w konflikt na Ukrainie, po to, żeby móc się zaangażować w konflikt na Tajwanie? To jest jedna rzecz. I to jest ciekawe. Już tylko sygnalizuję, Krzysztof. Spokojnie. To wygląda mniej więcej tak, jakby Tajwan nagle zaczął bardzo mocno dążyć do proklamowania niepodległości. Ciekawe, że akurat teraz. Pekin, czyli stolica Chin, czyli przywódcy Chin,
kontynentalnych, mówią, kurde, nie ma takiej opcji i zaczyna się eskalacja wzajemnych gruźb i ta eskalacja 14 czerwca 2022 roku polskiej daty staje na tym, że Pekin grozi Chinom, że ostrzela im stolicę. No bo tak rozumiem... Nie Pekin. Przepraszam, Tajwan. Oczywiście Tajwan grozi Chinom, że ostrzela im stolicę, czyli Pekin. To tytuł mówi wszystko. Artykuł pani Barbary Kwiatkowskiej, Wirtualna Polska, naddźwiękowy pocisk z Tajwanu doleci do Pekinu. No to jak coś tam propagandyści rosyjscy mówią, że mamy w obwodzie kaliningradzkim pociski, które dolecą do Berlina, do Warszawy, do Paryża, to jest to ewidentnie odbierane jako groźba ataku na stolice tychże krajów. Więc, no, drodzy państwo, no ostro się robi, Krzysztof. I to, wiesz... Jak to się ma do narracji, że Tajwan jest ten całkowicie defensywny, ten biedny, ten, który się ewentualnie będzie bronił, do tekstów takich bardzo ofensywnych, bym powiedział? Jak ty to, Krzysztof, sądzisz? Jak ty czujesz? Nie, no to wyraźnie wygląda, że świat się rozwala. Pokój na świecie się rozwala i to już nie są domniemania. Tutaj się mówi o faktach. Punkty zapalne na Ukrainie, a punkt zapalny teraz na Tajwanie, który się robi, no to to nie są żarty. Tutaj w tym przypadku masz rację. Ameryka może chcieć rozgrywać cały ten konflikt na świecie od strony Tajwanu. Zwróćmy uwagę, jeżeli, a mówiliśmy już o tym, że jeżeli Europa nie jest zgodna jako całość sojuszu natowskiego, a wiemy, nie jest że nie zgodna jest. Co do ruchów militarnych w stosunku do obrony Ukrainy, to Ameryka ma tu pewien problem. Też jest bardzo istotne zachowanie Turcji, Erdogana, który no chyba nie do końca przepada za jakąś opcją militarną w stosunku do Rosji. Nie wiem. Ale powiedzmy wprost, Erdogan od dłuższego czasu zachowuje się tak, jakby jedną nogą był w NATO, a drugą nogą był sojusznikiem Rosji. I to mówimy od wielu lat i to nie jest w kontekście tego konfliktu, ale wiesz, to przypominam wam widzowie, jesteś sobie Turcją, krajem natowskim i wymyślasz sobie, że kupisz systemy uzbrojenia od Rosji, gdzie wiadomo, że jak, bo tam chodziło generalnie o systemy antyrakietowe S-400, które jakby je kupili i jednocześnie kupili samoloty F-35, to by de facto nauczyli rosyjskie systemy radzić sobie z amerykańskimi samolotami. No to jest troszeczkę państwo trochę tak, jakby mieć udziały w dwóch konkurencyjnych ze sobą firmach. Niestety w korporacjach tak często bywa. I problem jest, znaczy może inaczej. Wyraźnie widać, że stoimy w obliczu poważnego konfliktu światowego. I to już nie są domysły. To jest realna ocena tego, co się dzieje. Ja jeszcze się obawiam o Bliski Wschód. Obawiam się o sytuację w Iranie. No bo jeżeli byśmy mieli trzy punkty zapalne, aktywne, to w każdej chwili z tego może już coś bardzo poważnego wyniknąć, ale kwestia samych Chin i Tajwanu to jest kwestia już poważna i obawiam się, że o wiele poważniejsza jak Rosji na Ukrainie. Na pewno. Tak. I w tej sytuacji być może... Znaczy, to jest duży problem, bo cały czas trzeba się trzymać genezy, od czego to się zaczęło. Zaczęło się to, w tej chwili już jest to wiadome, my to domniemaliśmy, mówiliśmy o tym, a w tej chwili już jest to jasne. Zaczęło się od wojny gospodarczej między Chinami, Rosją,
a Europą Stanami Zjednoczonymi. Wiele symptomów na to wskazywało i my o tym wspominaliśmy, pamiętam. Od lat. Państwo chyba też pamiętacie. Natomiast ta wojna gospodarcza przeobraża się w tej chwili w zagrożenie wojny militarnej, ale światowej. Jaki jest cel tego? Uważam, że no właśnie, tu jest pewien problem, bo czy można po tym domniemać, że Chiny robią coś, mają jakiś plan wspólnie z Rosją? Krzysztof. To jest dyskusyjne. Powiem ci tak. Będę chciał mówić bardzo krótko, bo słusznie zwrócono mi uwagę, że to ty powinieneś więcej mówić. Spokojnie. U mnie na kanale występuje ekspert, którego serdecznie pozdrawiam, Janusz ma na imię, który jest ekspertem nie tylko od Chin, ale również w ogóle od całej tej części azjatyckiej. On jest po prostu zawodowcem, ma takie, taki zawód, takie zawód, takie wykształcenie, zna się na Chinach, na Japonii, na Indiach, zna się na tym. I on mówi jedną bardzo ważną rzecz, co do której ja się z nim głęboko zgadzam. Chiny chcą ekspansji światowej, to jest fakt. Ale Chiny nie chcą ekspansji militarnej, bo Chiny tak nie działają. Chiny nie muszą tak działać, ponieważ są fabryką świata. I Chiny teraz zachowują się podobnie jak Europejczycy, gdy przypłynęli na kontynent amerykański. Mieli paciorki i te paciorki wymieniali za różne rzeczy, bo umieli je wyprodukować, a inni nie umieją. I teraz Chińczycy, na przykład świat zachodu, trzymają za jaja, przepraszam za wulgaryzm, ale trzymają ją po prostu równo, na przykład substancjami czynnymi do leków. Okazuje się, że wielki, wspaniały przemysł farmaceutyczny zachodni przez kilka lat nie umiał postawić fabryki substancji czynnych, czyli tego, co w leku leczy. I jak Chińczycy przestaną nam to sprzedawać, dupa, nie ma leków na 70% chorób, w tym takich jak cukrzyca, czyli taka, co musisz codziennie przyjmować leki. Mój serdeczny przyjaciel jest cukrzykiem, na szczęście w takiej formie, że musi brać lek raz w tygodniu. Krzysztof, my na głowie stajemy, żeby on mógł kupić na receptę lek, bo go nie ma. Po prostu nie ma. A wiesz, alternatywą do leku, który przyjmuje raz w tygodniu, jest insulina. Dalej, Krzysztof, są też substancje czynne do leków, które trzeba brać po przeszczepie. I tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. Są te chipy. A inne kraje podbijają takimi dużo mniej technologicznymi rzeczami. Chiny w chwili obecnej robią ekspansję. Na przykład zbudowali bazę militarną w Kambodży, wcześniej na Wyspach Salomona. Ale jak oni się rozwijają? Oni się rozwijają na zasadzie takiej. Przyjeżdża chiński dyplomata z całą masą próbek różnych fantastycznych produktów, które Chiny oferują. I mówi, zobaczcie, to wszystko może być wasze. Musicie być tylko naszymi przyjaciółmi. Ach, nie macie pieniędzy, ale nie ma problemu. Bo my akurat potrzebujemy tutaj u was zrobić bazę militarną. I my wam za to zapłacimy. Albo my wam pożyczymy. Czyli Chiny osiągają pokojowymi metodami to, co Amerykanie osiągają przy pomocy straszenia konfliktem zbrojnym lub konfliktem zbrojnym. Czyli ponieważ Chiny się rozrastają się skutecznie, bez jakiegokolwiek wystrzału, Chinom się nie opłaca przejść do wojny militarnej. Chiny doskonale sobie zdają sprawę, że Tajwan będzie ich. Jest to tylko kwestia czasu. Może to być za 2 lata, może to być za 20 lat, może to być za 50 lat, ale Tajwan będzie chiński, jeśli nie dojdzie do konfliktu zbrojnego. Chińczycy nie myślą tak jak my, Europejczycy. Oni planują na wiele lat do przodu, bo tam nie ma takiej sytuacji jak u nas, że polityk wie, że będzie rządził 3, 4 czy 5 lat, to zależy od systemu wyborczego, a potem już nie, więc on musi zaplanować i zrealizować to, co zaplanował w kilka lat.
Tam Xi Jinping rządzi od Bóg wie jak długo i on wie, że będzie rządził tak długo, aż go nie obalą. Oni planują na dziesięciolecia do przodu. Moim zdaniem Chiny nie chcą wojny na Tajwanie. Natomiast Stany Zjednoczone mogą chcieć władować Chiny w bardzo podobną sytuację, w jaką zakładam, że sama władowała się Rosja. Zobacz, Krzysztof. Wielokrotnie mówiliśmy, że Rosja w konflikcie z Ukrainą zrobiła najgłupiej, co jak mogła. Niezależnie od tego, że już się tam w sumie wydało, że ta kura optymizm co do Ukrainy, że tam Ukraina wygrywa, to raczej była propaganda, to jeśli założymy, że Rosja chciała sobie podporządkować Ukrainę, no to co najwyżej sobie Ukrainę skonfliktowała, a podporządkuje sobie kupę gruzu, w którą trzeba będzie władować kupę pieniędzy i będzie na stałe skonfliktowana z tymi ludźmi. Tak samo Chiny i Tajwan. Jeśli Chiny wejdą w konflikt zbrojny z Tajwanem, to Tajwańczycy staną się ich wielkimi wrogami i perspektywa połączenia tych dwóch krajów przepadnie na lata. Więc ja bym się zastanawiał, Krzysztof, czy rzeczywiście to jest tak, że tutaj to Chiny prą do konfliktu zbrojnego, czy może nam się mówi, że to Chiny prą do konfliktu zbrojnego, a tak naprawdę to do konfliktu zbrojnego prze kto inny? Tak, to jest moje pytanie. Jest to wielce prawdopodobne, dlatego że użyłeś słowa, z czym pewnie się zgadzam, ekspansja. Chiny chcą ekspansji. To jest w gruncie rzeczy z pobudek gospodarczych, z pobudek finansowych, to, że Chiny chcą też ekspansji gospodarczej na świat, jest to jak najbardziej prawidłowe, dlatego że Chiny są gospodarką zdrową. Właśnie twój kolega użył tego zdania, które ja często mówię, że Chiny to jest fabryka świata. Dokładnie. Mają pieniądze, kapitał wypracowany, ale mają też technologię i mają siłę produkcyjną i zapotrzebowanie z całego świata na to. Więc tym bardziej Chiny powinny odgrywać pierwszorzędną rolę gospodarczą na świecie, finansową na świecie, bo to jest zdrowa gospodarka. Dotychczas świat opierał się, no, sam się zapędził w taki kozi róg, ale ten świat, w którym my żyjemy, Europa, Stany Zjednoczone, prowadziły dziwne swoje gospodarki, ponieważ one były oparte głównie na zadłużaniu się. I mało tego, zwróćmy uwagę, że to zadłużanie się nie było pakowane w sposób podstawowy, żeby właśnie uruchomić produkcję, żeby Europa zaczęła być samowystarczalna i jeszcze eksportowała, podobnie Stany Zjednoczone, tylko tu jest mowa o nie wiem, zdrowym trybie życia, o socjalach, o innych rzeczach, ale na bazie dłużnych pieniędzy, zadłużonych. I teraz kto się może tej sytuacji bać? Na pewno Stany Zjednoczone. Na pewno Europa, chociaż Europa jest uległa i tak naprawdę, gdyby nie jakieś sojusze, to Europie by było obojętnie, z kim by handlowała. Ważny jest surowiec, ważny jest materiał, żeby był, bo my chcemy wygodnie żyć, my mamy społeczeństwo starawe, więc leniwe, nastawione. Tak. Natomiast Stany Zjednoczone nie mogą sobie na coś takiego pozwolić, ponieważ już mówiliśmy o tym, dolar jest to podstawowa waluta płatnicza na świecie i to by oznaczało dla Stanów Zjednoczonych katastrofę, jeżeli byłoby inaczej. Oczywiście, że Tajwan może być taką monetą przetargową między Chinami, a na przykład Stanami Zjednoczonymi. Tylko, że ja nie wierzę w to, żeby Chiny chciały się pogrążyć, całe swoje państwo, gospodarkę pogrążyć w totalną wojnę z powodu Tajwanu. Ale, Krzysztof,
No to ja się z tobą w 100% zgadzam. Ale kto tu komu grozi w tym momencie? Czy to Chiny mówią do Tajwanu, my wam tutaj odpalimy w was rakiety? Czy to Tajwan mówi do Chin, my mamy Tajwan. Rakiety w waszym zasięgu? Być może zaczyna być to pewne paniczne działanie na przykład Stanów Zjednoczonych. Ja przedostatnią swoją audycję na swoim kanale nazwałem USA ma coraz mniej czasu. Bardzo dobra audycja, polecam. Nie bez kozery taki tytuł dałem, bo ja uważam, że tak rzeczywiście jest. Chodzi o to, że w tym wszystkim, co się dzieje teraz, a to też mówiliśmy wcześniej, jak się zaczęła wojna na Ukrainie, mówiliśmy to wspólnie o tym fakcie, że Putinowi może chodzić o to, żeby Europa jako sojusz nie mówiła jednym głosem. To już by był dla niego duży sukces. I można powiedzieć, że w pewnym sensie już tak jest. Niestety. Zachowanie Węgier, zachowanie Turcji, mówimy o sojuszu. Zachowanie Niemiec, Francji. Niemiec, być może Francji troszeczkę. Tu mamy obraz pewien, że już w głowach tych polityków interesy ich państwa stawiają wyżej jak interes sojuszu. I to jest problem. Ale Krzysztof, przepraszam, że tobie przerwę. Dwie rzeczy. Żeby się tutaj nikt nie przyczepił, drodzy państwo, to co teraz powiedział Krzysztof i z czym ja się zgadzam, wynika wprost z liczb. Rosja od początku wojny na Ukrainie zwiększyła sprzedaż do niektórych krajów, między innymi do Niemiec. Czyli drodzy państwo, co to za sankcje, jak więcej kupują niż wcześniej, prawda? Dalej, Niemcy nawet tych 5000 hełmów na Ukrainę nie przekazali. I to jest po prostu fakt. To, że Europa jest podzielona już na etapie konfliktu o Ukrainę, to jest po prostu fakt. Druga rzecz. I to jest dla Europy bardzo niebezpieczne w tej sytuacji. Bardzo niebezpieczne, no bo to rozbija Unię Europejską, nie mówiąc już o rozbiciu NATO. Ale z drugiej strony, Krzysztof, tak między Bogiem a prawdą. Europa, jaki ma interes w tym, żeby ładować się w amerykańską wojnę? Może stać przed wyborem. Europa może mieć coś do wyboru i tego się może bardzo bać. Jeżeli nie konflikt, to potężny kryzys. Potężny, zasymulowany, ale potężny kryzys, który dotknie wszystko. Powiedzmy, tą napiętą sytuację, w mojej ocenie, ja nie znam się na polityce, ale w mojej ocenie można doprowadzić do konfrontacji militarnej, ale to właściwie do niczego nie doprowadzi. Świat będzie ranny, ale no chyba, że to by była totalna wojna, ale to wtedy idziemy do niczego, idziemy w otchłań. Mówię o konflikcie jądrowym na świecie poważnym. Ale doprowadzenie świata do totalnego kryzysu Chinom to nie grozi. No bo Chiny mają kapitał i mają jeszcze, są wierzycielami długów wielu mocarstw, z tym Stanów Zjednoczonych. Poza tym Chiny są w stanie sobie same wyprodukować większość tego, co chcą. Tak. A co ciekawe, bodajże w 2021 roku skupiły bardzo duże ilości zboża. Zobacz, Krzysztof, co za przezorność. Tak. Ostatni sezon przed wojną na Ukrainie kupili kupę zboża, a wojna na Ukrainie sprawiła, że te zboże jest teraz trudno dostępne. Powiedz mi, Krzysztof, czy jakiego oni musieli mieć dobrego jasnowidza, że im to przewidział, nie? No chyba, że... Tego?
Chyba, że Krzysztof, chyba, że oni wiedzieli, że Rosja wywoła tą wojnę, bo byli ugadani. Co jest też niewykluczone. Natomiast ja się obawiam, że zanim świat się zacznie naparzać, bo do tego prędzej czy później dojdzie, będzie potężny kryzys. Kryzys, który ja nazywam od tamtego roku, od wiosny, że on będzie wprowadzany. On jest wprowadzany, ja nie mam ku temu najmniejszej wątpliwości. Tylko to będzie inny kryzys jak wszystkie. Bo on się zaczął trochę bezpodstawnie, ale niepozornie. Od jakichś nagłych wzrostów cen rolnych, do produkcji rolnej, innych. Mówiliśmy o tym wiele razy, nie ma co powtarzać. Ale ten kryzys jeszcze będzie opatrzony potężnym tąpnięciem finansowym, gdzie dojdzie do załamań płynności finansowych. Oczywiście świat jest różny, gospodarki są różne i one to będzie miało różną skalę w różnych państwach, ale dojdzie do kompletnych załamań finansowych. Spowoduje to kompletny chaos finansowy. Więcej powiem, aż się boję tego powiedzieć, bo jak mówimy słowo kryzys i w jakim okresie byśmy to słowo nie wypowiedzieli, to zaraz tam się kojarzy, aha, ale mamy tutaj szalupy obronne, dolar, tutaj gdzieś funt, tutaj gdzieś frank, a może tam kryptowaluta jakaś. Okej, tylko problem jest jeden, że w moim poczuciu to zacznie, ten kryzys zacznie drenować, zacznie podważać siłę walut, które zawsze, to się nie musi stać jednego dnia, ale które zawsze były taką boją bezpieczeństwa, one zaczną być bezradne. Jeżeli jest to wprowadzane, to jaki to może mieć cel? Ja się na tym wielokrotnie zastanawiałem i zwróćmy uwagę. Jeżeli Chiny, może razem z Rosją, a może jeszcze jakieś państwa tam są, o których się w ogóle nie mówi, myślą o właśnie przejęciu pałeczki finansowej świata. Jest ktoś, kto tą pałeczkę ma. Właściwie to są dwie takie grupy. Jedną grupą są Stany Zjednoczone, jest Kanada, jest Australia, a drugą grupą jest w tym samym interesie Europa jako Unia. Zresztą zwróćmy uwagę, euro i dolar prawie przy sobie stoją cenowo, wartościowo. I teraz jeżeli chodzi o przejęcie, ja to mówię jako nieekonomista, żeby było jasne i żeby nikt się ze mnie nie śmiał, jeżeli coś tam źle ujmę. Ale jeżeli chodzi o właśnie o to przesilenie teraz, to Europa i Stany stoją na przegranej pozycji w stosunku do Chin. Na przegranej, bo oni mają zdrowy kapitał i zdrową produkcję i odwrotnie jest w Europie, w Stanach, Kanadzie i jeszcze w paru krajach. Co można wtedy zrobić, żeby nie rzucać w siebie atomówkami? Jedną prostą rzecz. Jeżeli jest taka równoważnia, my jesteśmy w punkcie fatalnym, bo nie mamy prawa konkurować nawet. My bazujemy na czymś umownym w tej chwili. Nasze państwa są zadłużone, ale my umownie mamy wartość tych walut i mówimy sobie, że te waluty są cacy. A jak ich zabraknie, to sobie trochę dodrukujemy. A tam mamy zdrowy kapitał. I uwaga, co zrobić? Zrobić chaos. Rozwalić system, nie spowodować kryzysu, który będzie kryzysem na zasadzie aj, tąpnęło, ale giełdy spadły. Zobacz, tydzień spadały, no ale w końcu się zatrzymały i teraz będą odbijać, więc teraz gramy na wzwyżki. Te zabawy się kończą moim zdaniem. Teraz będziemy mieli do czynienia z czymś, co za przeproszeniem piekolnie. I będzie to taki chaos, że z tego chaosu raptem
powstaną międzynarodowe pomysły, ale międzynarodowe to Europa, Stany, Kanada, Australia, cała ta grupa. Wszyscy zadłużeni. Zadłużeni zaczną wymyślać błyskawiczny, elegancki, zajebisty pieniądz, walutę, nie wiem co. Ona może być tymczasowo jedna. Prawdopodobnie pójdą na tymczasowo jedną. Bo wtedy ona będzie miała swoją siłę, bo wtedy będzie to symbolicznie, no Ameryka, Kanada, Australia, Europa, no to jest już jakaś wartość. Stworzenie czegoś nowego i próba robienia iluzji kapitałowych nowych, tworzenia siły, w co ludzie uwierzą. To będzie odpowiedź na to, co się teraz dzieje. I ja przestrzegam przed tym potężnym rąbnięciem, bo to będzie inne od wszystkiego, co było dotychczas w historii naszej nowożytnej, odkąd jest pieniądz, odkąd są giełdy, odkąd są PKB i inne rzeczy. To będzie coś innego, bo to będzie zburzenie, kompletne zburzenie obecnych wartości, które są szalenie ujemne, bo one są szalenie ujemne. Proszę, możemy zrobić proste porównanie. Policzmy, ale tak szczerze, uczciwie, z jednym księgowym pójdźmy do wszystkich tych państw i podliczmy kasę, jaką te państwa mają i wyjdzie grubo na minusie. Czyli jesteśmy w razie konfliktu światowego, jesteśmy bankrutami w gruncie rzeczy. Oczywiście my możemy sobie dalej drukować... Nie, te bo w czasie wojna zawsze resetuje długi. W czasie wojny nikt nie spłaca długów, okay. A po wojnie nie liczy się, kto komu był winny, tylko kto okay. Wygrał. O kurczę, Krzysztof, ja jutro idę coś od ciebie pożyczyć. Zapraszam. Ja na szczęście nic nie mam. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że wyraźnie świat, może inaczej, wojna na świecie nie zmieni nic. Ona nic nie zmieni. Żadne państwo nie widzi w tym interesu. Oprócz jakichś szaleńców, no to co teraz Rosja robi, to jest szaleństwo. To nie jest interes. Krzysztof, nie, przepraszam, że ci się wtrącę, tak tylko pokrótce. Krzysztof, kto inny ma interesy, a kto inny ginie? Czy życie tak Putina też jest zagrożone? Czy życie Zełenskiego jest zagrożone? Czy życie Bidena, tego Le Pen i całej reszty jest zagrożone? Nie. Jestem przekonany, że tak zwane światowe elity mają w dupie życie zwykłych ludzi. I drodzy państwo, ale posłuchajcie. Jeżeli byście byli Bidenem w tej chwili i byście pomyśleli sobie tak, dobrze, mamy, wyraźnie coś się dzieje na świecie. Wyraźnie jest to uderzenie w nas. Dobrze. Co da wojna? Wiele rzeczy nieoczekiwanych, bo my nie możemy wiedzieć, na co stać Chiny. My, Chiny jednak pilnują swojej tajemnicy i nie szaleją, więc trudno się spodziewać, co taki... Kiedyś mówiłeś taką przypowieść o takich chłopakach na podwórku, jeden był cichy, i nie wiadomo, czy on był słaby, czy silny, bo on zawsze... To był cichy. Każdy się bał do niego podejść. Nie wiadomo, co tam w nim siedzi. I teraz zwróćmy na pewną rzecz uwagę. Jeżeli tak jest, to jedyną, nazwijmy to niewojenną możliwością, jest rozbić siłę Chin w inny sposób. Czyli potężny kryzys, szybkie dogadanie się na silną walutę, szybkie dogadanie się na jakieś formy kapitałowe, żeby powstał jakiś sztuczny kapitał, ale żeby on był, żeby on ta wartość, w tą wartość ludzie uwierzyli. Natychmiastowe zmiana gospodarek, postawienie na przemysły. Ludzie przez ten kryzys będą wiedzieli, że mogą żyć o wiele ubożej, bo państwa się odbudowują po takim wstrząsie. I w ten sposób Chiny są totalnie osłabiane. Po pierwsze, te długi, które mają w Stanach, w innych krajach, stopnieją w błyskawiczny sposób. No dobrze, se, masz dolary i uważaj, dolar spada momentalnie. Prawie nic nie jest wart.
to ty w tym momencie tracisz pieniądze. I Chiny mogą być w takiej sytuacji. Poza tym w odrodzeniu tych państw, które przeszły ten totalny kryzys, stawiają na przemysł, bo hasła mogą być takie, stawiamy na gospodarkę. Drodzy Państwo, zobaczcie, do czego doprowadziły te liberalne rządy. Do czego to doprowadziło? Byliśmy w długach. Oczywiście ci sami ludzie będą mówić, byliśmy w długach. Zobaczcie, jacy szaleńcy nam rządzili od pokoleń, bo to było dziesięciolecia. Stawiamy na coś nowego. I odbudowuje się to coś, co teraz nazywamy fabryką świata w Chinach. Pokojowo nie ma innego wyjścia. Jeżeli tak się nie stanie, a to, że się tak stanie, to może mieć jeszcze wiele innych dla tych polityków skutków. Mianowicie, jesteśmy społeczeństwem i w Stanach, i w Kanadzie, i w Australii, i w Europie. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Wychowani na socjalu. Służba zdrowia jest załamana. Więc to wszystko, ten cały kryzys spowoduje przeobrażenie naszego myślenia i naszych chciejstw, zachcianek w stosunku do państwa, w którym żyjemy. Po prostu kryzys musi wywołać kontrolowaną biedę. Nie wierzę w to, żeby doszło do tego, że ludzie będą z głodu padać, w zimnych mieszkaniach siedzieć. Nie. My będziemy blisko tego, ale to nam nie będzie groziło i za to będziemy wdzięczni rządzącym i za to nie będziemy na nikogo krzyczeć, a jeszcze kłaniać się nisko i dziękować. Ja przepraszam za taką czarno brzmiącą teorię, ale ja jestem przekonany tego, że coś takiego się stanie. I jeszcze tylko jeden wątek włączę w to, że niewykluczone, że to, co się stanie właśnie w sposób kryzysu tak zwanego, wprowadzonego, czegoś najgłębszego, odkąd mówię ekonomia nowożytnej, a że po co istnieje, to nie oznacza, że to nie wywoła totalnej światowej wojny. Dlaczego? Dlatego, że jest jeszcze druga akcji, strona. Po takiej akcji będą przegrani. I przegrani, ale oni będą mogli się nazywać oszukani. Że uczciwie całe życie tyrali i teraz zostali wydymani. Jakie wyjście jest w momencie, bo to, że zostali wydymani potężnym krachem, stracili pieniądze, które dłużne były im państwa, ale stracą i za chwilę jeszcze coś więcej i szybko się o tym dowiedzą, że ich fabryki będą świeciły pustkami, ponieważ dwa razy tyle fabryk powstanie w Europie, w Stanach, w Kanadzie, w Australii. I w taki sposób Chiny można wprowadzić w stan potężnego osłabienia gospodarczego. Bankructwa wręcz. Przestaną znać. Można ich zdestabilizować, tak. Cena za to może być ogromna, ale ona naprawi, zdaniem polityków, ona naprawi nasze morale. Bo zwróćmy uwagę, bo to można odnieść z powrotem, jakich my mamy kapitalnych polityków, jeżeli mamy wolne soboty, mówi się o wolnym piątku już, mamy socjal, mamy to, mamy tamto, mamy prawo bardzo liberalne, mamy wiele opieki. Jak to stracimy, to wtedy zrozumiemy, że my to mieliśmy, naprawdę. I uwaga, a znów Chiny, tam gdzie jest finansowo zdrowsza gospodarka, oni wielu rzeczy nie mają. Przynajmniej tak się mówi. Prawo jest tam bardzo ostre, jest tam kara śmierci i to za naprawdę nieraz drobne przewinienia, jak na przykład korupcja, jak kradzież z firmy czegoś.
akurat tu się nie zgadzam. Korupcja, uważam, że korupcja urzędnicza powinna być karana śmiercią. W Polsce przed wojną też była. Uważam, że to powinno wrócić. Ale moment... To nie jest drobne przewinienie, choć rzeczywiście w dzisiejszym ujęciu polskiego kodeksu karnego jest, ale nie powinno. Jedna jest kwestia. Ten sam system powrotu z tym wszystkim tutaj będzie też musiał być powrotem, że nam wiele rzeczy się skończy. I nasze oczekiwania bardzo szybko i brutalnie w naszych głowach się pozmieniają. I jako puentę, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że ta czarna teza moja, teoria, wydaje się w tej chwili kompletnie bez sensu. Ale pomyślmy, drodzy Państwo, o innej kwestii. Była pandemia. Jak się ciekawie skończyła? Ale ona teraz wraca. Okej. Dlaczego ma nie wrócić? No w końcu już się uspokaja na Ukrainie, nie? I teraz uważajmy. O nic nie pytamy. Będzie kryzys. Potracimy bardzo wiele. Też nie będziemy pytać. Będziemy źli, będziemy wkurzeni, ale pytać nie będziemy. Przez 2,5 roku świat jest inny. Na świecie się dzieją bardzo dziwne rzeczy. I kiedyś wspólnie na naszej audycji mówiliśmy, Krzysztof, ja zadałem takie pytanie. Dlaczego świat z sobą dyplomatycznie nie dyskutuje? Dlaczego ONZ nigdzie się... Czy słyszałeś, żeby ONZ coś robiło w kwestii Ukrainy? Tak mało, nie? Dobrze, no, przepraszam, podliczyli ostatnio ilość cywilów, którzy tam zostali zabici. A gdzie są oddziały ONZ-owskie, czyli uznane między innymi przez Rosję, pokojowe oddziały, chociażby z pomocą humanitarną na Ukrainie? Gdzie one są? Nie ma. No właśnie. Czy ten świat funkcjonuje jeszcze demokratycznie? Ja mam ku temu daleko idące wątpliwości. Przygotujmy się na ten kryzys i uwaga, nic nam nie da w szafie jedzenia trochę, nic nam nie da w kieszeni trochę pieniędzy, bo zmieni się wszystko. I nawet jeżeli każdy z nas do tej nowej rzeczywistości wniesie coś w kieszeni, to bardzo szybko to wyda, bo czasy będą trudne. Nie będziemy głodować, nie będziemy płakać. Będziemy się uczyli żyć, że nie będziemy mieli prawie nic, a będziemy szczęśliwi. To jest moja puenta. Krzysztof, powiedziałeś bardzo dużo, bardzo mądrych rzeczy, z którymi z większością się głęboko zgadzam. Natomiast kilka rzeczy będę chciał dopowiedzieć. Mm-hmm. Zacznę od czegoś, za co cię z góry przepraszam, bo nie powinno się mówić o konkurencji czyjejś, jak się z kimś rozmawia, ale przytoczę słowa innego jasnowidza, mrużącego proroka. Bardzo sławny jasnowidz. I uwaga, mrużę. Najlepszym sposobem zawsze była wojna. Tak. Mrużący prorok. Słyszałem to. Powiedział to około 10 lat temu. Mówił to właśnie trochę w tym kontekście, o którym teraz mówiłeś to, Krzysztof, ty. Czyli, że trzeba zbudować coś nowego, trzeba zbudować zdrową gospodarkę, trzeba obniżyć oczekiwania ludzi, bo znowu zacytuję, ale z pamięci mrużącego proroka, bo ludziom to się wydaje, że zawsze będą tylko wzrosty, że zawsze będzie emerytura, że służba zdrowia zawsze będzie za darmo. Czyli, że trzeba tak przebudować gospodarkę, żeby tego nie było. To rozumiem, że są pewne symbole, że po prostu dobrobyt idzie się chędożyć. I że najlepszym sposobem była wojna, bo potem ludzie chętnie za miskę ryżu i co była?
zdrowa gospodarka. To, co Krzysztof tak wieloma słowami bardzo umiejętnie powiedział, to można powiedzieć w dwóch słowach. Zdrowa gospodarka. I zwróćcie uwagę, jak świetnym jasnowidzem jest mrużący prorok. Ja uważam, że on się marnuje. Tam, gdzie w tej chwili jest, on tam teraz jakąś tam miskę ryżu, tam nie wiem ile zarabia, kilkanaście tysięcy złotych, z taką po prostu niesamowitą mocą, on powinien w totolotka grać. Codziennie tam, nie wiem, miliard w środę, miliard w sobotę. Pewnie dlatego wiedział, które działki kupić, które zdrożeją. To na pewno przez to. I te w ogóle... Mi się wydaje, że pan przestał nawet się starać zachowywać pozory, jak nawoływał do wyborów prezydenckich i krzyczał, że to już przeszło, już tego nie ma, to już tam ta grypa już trochę przeszła. On się wtedy już nawet nie starał przed nami kamuflować. On po prostu uważa, że my mamy inny poziom myślenia. Tak, mi się wydaje, że ten pan jest megalomanem i mitomanem jednocześnie, że uważa się za dużo lepszego od nas, być może w ogóle za byt wyższej kategorii, nas uważa za półgłówków, a jednocześnie bardzo chce być uwielbiany i dlatego jak coś wie, to aż rwie się do tego, żeby się pochwalić, tak, żeby zdobyć uznanie. Na szczęście nie powiedziałem, o kogo chodzi, to jest oczywiście czysto hipotetyczna postać mrużący prorok. O pana Iksińskiego, ja już zdradzę, pan Iksiński. Tak, A same te słowa na początku zarazy. Rzeczywistość przed zarazą już minęła, nie wróci. Rzeczywistość po zarazie będzie zupełnie inna. Mój pokłon naprawdę temu prorokowi. Świetny jest. Ja bardzo powiem ci, Krzysztof, że marzę o poznaniu jego warsztatu. Byle niezbyt dobitnie. I teraz, Krzysztof, zaczynając od końca. Niestety się z tobą głęboko zgadzam, w tym sensie, że tutaj idzie w grę kompletne przewartościowanie świata. Niestety się z tobą nie do końca zgadzam, jak to może być zrobione, ponieważ ty mówisz, Krzysztof, ty powiedziałeś, że tam trochę jedzenia czy jakaś tam złota moneta nic nam nie da. I tu się z tobą głęboko nie zgadzam. Moim zdaniem, Krzysztof, zaraz to uargumentuję, będzie to zrobione metodą szok i niedowierzanie. Czyli najpierw zrobią nam totalną rozpierdziawkę, ale taką totalną. I to taką rozpierdziawkę, przy której marzec 2020 to był spacerek po parku. Że za zakazem wchodzenia do lasu to my po prostu zatęsknimy. I za czasami, gdy można było pójść do sklepu i kupić ser, ale nie wolno było kupić noża do jego pokrojenia, bo nie był dobrem pierwszej potrzeby, to my jeszcze zatęsknimy, Krzysztof. A potem będzie coraz lepiej. I moim zdaniem kluczowe będzie przetrwanie czasu tej operacji szok i niedowierzanie, która moim zdaniem może potrwać kilka miesięcy. Na kilka miesięcy jesteś w stanie, Krzysztof, zgromadzić zapasy żywności. Na kilka miesięcy jesteś w stanie zapewnić sobie kapitał. Jesteś. I tu się z tobą głęboko nie zgadzam. I powiem szczerze, że mimo tego, że darzę cię gigantycznym szacunkiem, wolałbym mieć rację, bo to oznacza, że jest jednak jakiś ratunek. I już ci tłumaczę, o co chodzi. Zobacz, Krzysztof. Ty bardzo słusznie powiedziałeś, jaka jest de facto metoda na zniszczenie Chin. Odbudowa zdrowej gospodarki w świecie zachodu, prawda? Tak z grubsza, bo jak my zaczniemy nie potrzebować Chin, to Chiny zostaną z ręką w nocniku ze swoimi fabrykami. Dokładnie. I z produkcją, z którą będą mieli co zrobić, tylko inni nie bardzo mają czym zapłacić. Więc tak trochę bez sensu. I to jest bardzo, bardzo dobra metoda. Tylko jest jeden, Krzysztof, problem. A jest jeszcze druga kwestia, o której za chwilę. Ale jest tylko jeden problem, Krzysztof. Odbudowanie fabryk to nie jest coś, co się robi w 2 tygodnie.
Więcej, namówienie ludzi do tego, żeby zaczęli pracować w fabrykach, to nie jest 2 tygodnie. Dalej, Krzysztof. My mamy społeczeństwa, ty patrzysz, Krzysztof, mam takie wrażenie, patrzysz na społeczeństwo świata zachodu przez pryzmat społeczeństwa polskiego. Bo tak, taka jest tendencja. Czyli patrzysz na społeczeństwo, które jest względnie zdrowe. Nam Polakom się wbrew pozorom na tle Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, to nam się chce pracować. My mamy jeszcze w miarę zdrową gospodarkę, paradoksalnie. U nas są jeszcze jakieś fabryki, u nas ludziom się chce tyrać. Krzysztof, to co się dzieje we Francji, w Hiszpanii, to jest w ogóle, Krzysztof, jakiś lewicowy cyrk. Tam dochodzi do takich sytuacji na porządku dziennym, które u nas są jakimś ewenementem, ekstremum, tak zwane skłotowanie. Czyli ktoś tobie wchodzi do twojej nieruchomości i ją sobie zajmuje, bo on potrzebuje, a ty masz. No i ci akurat, kurde, nie było, więc ci ukradł dom. Krzysztof, w Hiszpanii to jest na porządku dziennym. Sprawdzałem ostatnio dla swojego klienta, bo chciał sobie metę w Hiszpanii zorganizować na wypadek, gdyby musiał uciekać z Polski. No i sprawdzałem mu właśnie tam przepisy, jakie są i również praktyki prawne. No i okazuje się, Krzysztof, że Hiszpania to jest fatalna meta, bo może się okazać, że ci po prostu zabiorą lewicowe grupy, które tam są uznawane za centrystyczne, dom i nikt tobie nie pomoże, bo jest, uwaga, ciche przyzwolenie policji, prokuratury i sądownictwa. I teraz, Krzysztof, masz społeczeństwo, które jest przyzwyczajone do tego, że żyje z tego, że wrzuca sobie zdjęcia na Instagrama. Krzysztof, w chwili obecnej, jak są ankiety o zawód, jaki chcesz wykonywać w szkole podstawowej, wiesz, Krzysztof, jaki zawód najczęściej wpisują młodzi ludzie? Jaki? Kiedyś to było na przykład biznesmen, bankier, polityk, strażak, policjant. A wiesz, co teraz jest na to? Ja chciałem być archeologiem. Ja chciałem pójść na handel zagraniczny. No to przynajmniej czasem się wysługuje zagranicznym korporacjom. Zgadnij, co teraz jest na pierwszym miejscu. Na pewno coś z komputerem. Tak. Podpowiem ci, to jest twój zawód. Czyli? Twórca YouTube. To jest człowiek, który... Tak, człowiek, który żyje z wrzucania filmików na YouTube. Co jest, Krzysztof, na drugim miejscu? Co jest na pierwszym? Na pierwszym jest YouTuber. A na drugim miejscu? Nie wiem. Instagramer, czyli człowiek, który żyje z wrzucania zdjęć na Instagram. Aha. I generalnie w całym top 10 jest 7 zawodów, które polegają na tworzeniu różnych treści do internetu. Jeden to jest, do tego jest jeszcze polityk i człowiek, który żyje z tego, że jest znany, Krzysztof, w telewizji. Muszę się teraz tu wtrącić na sekundkę, proszę. Aha. Po tym, co powiedziałeś, to jest bardzo ważne. Właśnie. Jeżeli nic by się nie wydarzyło, to co dzieci tych dzieci chciałyby, czyli te dzieci dorosły, urodziły swoje dzieci, nie wiem, jakby je wychowały, no ale powiedzmy, żeby je wychowały i co ich dzieci by chciały. Właśnie ten dzieci problem. Tych dzieci prawdopodobnie już nie będą istnieć, bo te dzieci deklarują, że nie chcą mieć dzieci. Ale Krzysztof... Krzysztof, tu jest pewien problem, że właśnie Ale Krzysztof, zobacz. Ale Krzysztof, jedna rzecz. Jedna, bo musimy jedną kwestię... Bo jeszcze chciałbym później dojść do puenty, dobra? Okej. Okay. Zobacz, Krzysztof, i patrz. I masz społeczeństwo takie bardzo skrajnie nastawione na zarabianie na rzeczach niematerialnych. Prawda? Większą częścią PKB Europy są na przykład dochody z patentów, generalnie takich rzeczy niematerialnych. My mamy bardzo mocno, za przeproszeniem, pracę głową, tak? I teraz
Musisz tych ludzi zagonić do fabryki, żeby zapierdzielali za miskę ryżu na linii produkcyjnej. I tutaj znowu mrużącego proroka zacytuję. Najlepszą sposobem zawsze była wojna. Ona nie musi być konkretna, taka, że wejdzie koleś z karabinem i cię zaciągnie. Ale ty musisz przeżyć totalny szok. Tak. I ty musisz sam z siebie dojść do wniosku, że to jest dla ciebie lepsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Krzysztof, także i ten szok będzie trwał ileś miesięcy. Góra ileś lat. Da się na te... I teraz tak. Oczywiście, że to nie będzie tak, że nie będzie miał, że nie będzie w ogóle jedzenia. Ale na przykład mając pewne zapasy jedzenia, przetrwasz to łatwiej. Pewnie będziesz głodny, ale będziesz mniej głodny. Lub na przykład nie będziesz miał tego, co jest dla ojca czy matki najgorsze, czy nie będziesz patrzył, jak twoje dziecko jest głodne. Akurat ja czy ty możemy się odchudzać, damy radę. Ale Krzysztof, chociaż niektórzy mówią, że ja zrobiłem falstrat, powinienem poczekać z odchudzaniem jeszcze z pół roku, no ale powiedzmy, że trenuję, wiecie, zawsze się mogę jeszcze upaść, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, i Krzysztof, kończę. Powiedziałeś bardzo mądrą rzecz z tymi długami. Stan faktyczny jest taki. Zachód ma długi, Azja jest wierzycielem, z grubsza. Zwłaszcza Chiny są wierzycielem. Z grubsza. I teraz, Krzysztof, zobacz, co już się dzieje. Inflacja. Tak jak ty czy ja się denerwujemy, bo mamy tam jakieś oszczędności, drobne, ale jednak mamy, i się denerwujemy, że nam inflacja te oszczędności zżera, nie? Tak samo przecież Chinom też te oszczędności inflacja zżera, nie? Czyli jak będzie za każdym razem, gdy inflacja osiągnie poziom 100% przy procencie składanym, to jest tak, jakby wartość dolarów, które posiadają Chiny, spadło o połowę. Bo jest wszystko dwa razy droższe, czyli warte połowę. A przy tym tempie wzrostu inflacji, to za parę lat te ilości dolarów, jakie mają Chińczycy, będzie już prawie nic nie warta. I teraz zobacz, Krzysztof. Paradoksalnie nie trzeba robić tego, co powiem za chwilę, czyli robić jakieś reformy monetarne lub coś takiego. Nie trzeba iść na jakieś konkretne udry, tylko można kilka lat straszyć czymś, że będzie coś strasznie złego, że się wszystko całkowicie rozpierdzieli, że będzie głód, że nie będzie opału, że nie będzie prądu, że w ogóle będzie reforma monetarna i wszystko stracimy. Straszyć strasznymi rzeczami, a potem mówić, zobaczcie, udało się. Jest tylko drogo. Mogło nie być wcale. Mogłeś stracić wszystko. A straciłeś tylko 14,9, no chyba, że byłeś mrużącym prorokiem, który wyprorokował, że trzeba kupić obligacje oparte o inflację. Niesamowity ty fart, nie? I w ten sposób nie zabiorą Chinom wszystkiego, tylko zabiorą Chinom 3/4, 4/5, wystarczy. Tak, tylko, oczywiście... że to by nie do końca rozwiązywało problem, ponieważ Chiny nadal będą o krok do przodu, bo jednak są to fabryką świata. A weźmy jeszcze pod uwagę jedno, że koszmarne zadłużenia wszystkich państw. Pomyślmy, jaki nasz kraj ma. Nasz kraj najmniej się w tej całej ekonomii światowej liczy, ale w całej tej sytuacji nie umniejszając. Około 1,5 biliona złotych. Tak. I pomyślmy, jaki to jest koszmarny dług. Jakie z tego idą odsetki, ale uwaga, następne, co roku pobieramy następne zadłużenie. I tak żyje wiele państw. To, że jest jakieś bogatsze państwo, na przykład w postaci Niemiec czy Francji, i ono tam wyrabia jakiś swój kapitał, tylko zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Z czego się rodzi ten kapitał? W dużej mierze głównie z pustej gospodarki. Co ja bym nazwał pustą gospodarką? Prostą rzecz. Im więcej państwo ma zysków z podatków,
Ale to są to tak, podatki nieruchomości, ruchomości, od dochodów, od tego, tamtego. To państwo musi wtedy zatrudniać potężne ilości ludzi w biurach, bo przecież oni generują, oni mają obowiązek generować od nas te podatki, to przecież urzędy, skarbowe, wszystko. I wydawać by się mogło, że państwo ma zyski. Tak, ale to są zyski nieproduktywne. I te zyski wyrabiamy my sami. Czyli Jackowski ma nieruchomość i płaci za tą nieruchomość podatek. Państwo może mi zwiększyć ten podatek. Dobrze, płacę. I teraz zobaczcie, to polega na tym, że ja tu w naszym kraju muszę wydrenować te pieniądze, zarobić i w tych samych pieniądzach dać państwu część tych pieniędzy. I niby jest okej, ale ja uważam, że państwo silne jest wtedy, jeżeli w tym państwie oczywiście ludzie zarabiają w złotówkach, ale też produkujemy na przykład kapitalne samochody, które, uwaga, tak jak od Czechów w Skodę, polską, na przykład Warszawę, chcą kupować na Zachodzie i teraz tak, trochę kupią ich Amerykanie, mamy tutaj przypływ dolarów, trochę kupią ją, powiedzmy tam, Brytyjczycy, mamy funty. To są zdrowe pieniądze wyrobione w produkcji, które zasilają nasz kapitał. I to jest zdrowa gospodarka. Prosto powiedziane, najprościej ekonomista by się teraz mocno ze mnie śmiał. Niech się śmieje. A nie wyrabia państwo kapitału, które w pewnym sensie ma słabą gospodarkę, nie stawia na przemysł, tylko na duży przemysł, na to, żeby świat chciał tego, co produkujemy, tylko myśli, zastanawia się, co tu jeszcze opodatkować, na czym tu jeszcze zarobić. To jest słabe i nie da się zmienić czegoś na trochę. Ten system jest tak chory, że albo go się wali w gruzy, albo się lgnie jeszcze przez jakiś czas, dopóki się da, no bo w końcu nie cały świat wierzy w pusty pieniądz, który ma w tej chwili i Europa, i Ameryka. Oczywiście i Ameryka, i Europa jeszcze może powiedzieć, że ma pełny pieniądz, bo wiesz, na czym polega ten pełny pieniądz, Krzysztof? Mhm, cały czas się na wartościach ziemskich i na wartościach, nie wiem, pobudowanych miast i innych rzeczy. To jest kapitał. Ale to jest tak zwany kapitał martwy, on należy do obywateli, tym się nie handluje. Więc w gruncie rzeczy... Albo w przypadku na przykład Stanów Zjednoczonych coraz częściej należy do Chin. Chińczycy wykupili kupę ziemi rolnej w Stanach Zjednoczonych. Proszę. Ciekawostka. Krzysztof, czy ja mogę coś wtrącić? Proszę. Zobacz, bo w tym wszystkim zapominamy o jednej rzeczy. Że Chińczycy to nie jest banda kretynów i tak jak ty czy ja kombinujemy jak tylko możemy, żeby te nasze minimalne oszczędności jakoś zabezpieczyć, bo nie chcemy stracić. Tak samo Chińczycy też będą kombinować. I Chińczycy, widząc, co się dzieje, będą próbowali coś zrobić. I na przykład będą chcieli coś za te dolary kupić. Przepraszam. Krzysztofie, ale wiesz, ja przepraszam, bo to jest nieładne, co robię, tak. Ale dlatego to ma się stać szybko. No właśnie, Krzysztof. I to, co może stać się szybko, to może być nawet sytuacja, w której jest sobie są takie Chiny. To jest Krzysztofa puenta, ponieważ ja się przyznam, moja żona przyjechała z Gdańska i cały dzień a ja jej zajmuję, bo tu jest też sypialnia. Przepraszam, ale dokończ. Krzysztof, dokończ, to jest ważne. Dokończ. Ostatnie zdanie. I to, co ma się stać szybko, to może być nawet wojna. Bo co robisz, jak się już tak bardzo, bardzo, bardzo wkurzysz. Nie wiem, 30 lat pracowałeś na jakiegoś bogacza. Zbudowałeś mu dom, zbudowałeś mu basen, sprzątałeś mu, prasowałeś, karmiłeś go. On ci za to dawał jakieś papierki, obiecując ci, że za 30 lat to za te papierki ci jakieś tam rzeczy da. Idziesz do niego z tymi papierkami, on ci mówi, wiesz co, wypier, teraz liczą się nie papierki z gwiazdką, tylko teraz będą papierki z krzyżykiem, a ty mi możesz sobie dupę podeszyć. Tak, bo po prostu ja zbankrutowałem. Tak, to się,
wartościowanie. Tak, ale nadal mam dom, samochód, mieszkanie i a ty idź tutaj być biedny gdzie indziej. To się możesz wkurzyć i go pobić. I Chińczycy mogą zrobić coś analogicznego, a to się nazywa wojna. Dokładnie. Nic tak nie poróżnia ludzi jak pieniądze. I podobnie, państwa to ludzie, przywódcy, ale też ludzie, naród i kraje, kiedy będą widziały, że są oszukiwane albo mają być wystrychnięte na dudka, mogą posunąć się do rzeczy skrajnych. Dlatego jeszcze raz ja mówię i chyba Krzysztof się ze mną zgodzi. Jesteśmy teraz, od tego 2020 roku, w jednym z najbardziej trudnych momentów i należy naprawdę prosić, nie wiem, Stwórcę, żeby jednak to łagodnie wszystko się stało, bo to się jednak stanie. Ja nie mam wątpliwości. Drodzy Państwo... Nie wiem jak Ty. Ja niestety się z Tobą zgadzam. Mówię niestety, Panie, miej nas w opiece. Nawet w czasie II wojny światowej były miejsca, w których było spokojnie. Tyle. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.